Cześć, witajcie, ja jestem Huty i oto powróciłem i zaczynamy z karierą menadżera drogą do Premier League. Pierwszy mecz z zespołem, który jest na szóstym miejscu, więc trzeba by zagrać. Dzisiaj będzie trochę krótszy odcinek, bo jest już dość późno, się borykałem z problemami technicznymi. Głównie dotyczyło to internetu, zresztą pisałem na Twitchu, że nie bardzo jestem w stanie palić streama z tego względu, że mi net zamula, ale już jest okej, okay, przynajmniej dzisiaj. Ale streama już się nie będzie, już za późno, jutro może. Jeszcze tam dam znać jakby co. Widzę, że tutaj w składzie mamy dość spory problem, jest jedna kontuzja i dwóch, czy więcej, dwóch zawodników jest na meczach reprezentacji. Może dajmy automatyczne uzupełnienie tylko na ten mecz. Tak może będzie chyba najlepiej. Zobaczymy, co nam tutaj gra zaproponowała. Czy to ma w ogóle sens? To ma sens. To ma sens. Myślę, że możemy tak sobie zagrać. No to zaczynamy. O nie, o nie, o nie. No, to było niebezpieczne. 17 minuta dopiero. A przeciwnicy nas tu mocno atakują. Musimy się wziąć w garść. Dawno nie grałem, ale taka przerwa nie może wpłynąć na wynik meczu. Musimy oczywiście wygrać i awansować na pierwsze miejsce. I to dośrodkowanie jeszcze strzału niecelnej. No i 0-0. W sumie nic konkretnego się w tym meczu nie działo, żadnej dobrej akcji, było takie bieganie od bramki do bramki, ale żaden strzał nie był taki godny uwagi, żaden nie był niebezpieczny, nie, dużo było niecelnych, jakieś zablokowane, nic dobrego tu się nie działo niestety, zawodnikiem meczu został nasz bramkarz. Okej. A, dobra, czas chyba ułożyć nowy plan treningowy, w ostatnim odcinku trenowaliśmy atak, to teraz czas na pomoc. Dobra, trening pomocników ustalony. Wszyscy tak samo. Czy ja ten plan mogę zapisać? Mogę, pomoc. Okej. Okay. A, bo tu jest na zgrupowanie kadry ktoś jest. No dobra, no to trenujemy pomoc. Wszyscy są dostępni. Symulujmy wszystko. Oho, mecz z wiceliderem tabeli. My spadliśmy na czwarte miejsce. Czas się odbić i wygrać to spotkanie. Oczywiście znowu zapomniałem automatycznie. Chyba z reprezentacji już wrócili panowie. Kurde, jak to się ubrać? Tylko ubiorę na żółto. Tak, z reprezentacji wrócili, ale nadal kontuzję ma Guerrero. No dobra, zaczynamy. Oj, ho, ho, ależ bramka. Tylko, że niestety nie dla nas i w tym momencie przegrywamy 1-0. Ewidentnie widać braki Guerrero, no on robił jednak tę akcję, pchał to do przodu, ten krik czy jak coś, on się gubi, teraz widzieliście, stał w ogóle plecami do piłki, on nie wie co się dzieje, ale no dobra, ważne, że już walka zwrócił, nie? On też jakoś to tam zawsze ciągnął do przodu. I krik teraz po ciężkich próbach opanowania piłki oddał strzał jednak prosto w bramkarza. Vargas, podanie, dobrze przechodzi, krik, ale kiepska pozycja, no prosto u bramkarza, nie no. Trzeba chyba pomyśleć nad czymś innym, nad tą lewą pomoc, bo ten krik tak średnio sobie radzi. Jeszcze podanie, Green, to musi być bramka, Green jest! Wyrównujemy w 55 minucie, jest jeszcze trochę czasu, żeby wyjść na prowadzenie. Dobrze, teraz nasz bramkarz to obronił, jeszcze będzie rzut rożny dla przeciwników, zróbmy zmianę, może coś to da, ale wątpię, zostało 20 minut niecałe do końca spotkania. Czy coś z tego rzutu rożnego im wyjdzie? Jeszcze zmiany przed tym. I dośrodkowanie, raczej nic z tego, tak jest piłka nasza. No prawie. No i czas na ostatnią akcję meczu. Czy coś nam z tego wyjdzie? Piłka do Vargasa, wybiegł tam Ainley, ale chyba dobrego zastępcy dla Guerrero nie ma i sędzia w tym momencie skończył to spotkanie. Znowu remis, ale tym razem bramkowy. No i na pewno wyszedł lepszy mecz niż poprzednio. W poprzednim nie było co pokazać. Także no. Dziś krótszy odcinek, ale jutro już powinien być normalny z kariery zawodnika. Także zapraszam tam. Dzisiaj te problemy techniczne były, dopiero co wróciłem. Muszę wrócić z powrotem do tego całego rytmu nagrywania itd. itd. Dobra. Jakieś awanse tutaj są, ale ten nie wiem jak się go czyta, nie wiem z jakiego kraju on jest, ale no jest bliski rozwoju, ale też jest mały ten overall, ma więc za bardzo się nie rozwija. Spadliśmy na miejsce szóste. Gramy z zespołem, co jest na ósmym. Mamy szansę, myślicie, bez Guerrero? Jest sens to symulować? Może spróbujmy, no.
Nie jest mi tu dobrze, Miller. A ty, Miller, grasz? W ogóle nie grasz, także no, trudno. Nic dziwnego, że nie jest ci dobrze. Dobra. Symulujemy. Zobaczymy, co z tej symulacji wyjdzie, żeby trochę bardziej pchnąć te mecze do przodu, bo mamy dopiero 22 września i Green już na samym początku 1 do 0 prowadzimy w drugiej minucie i Green też dostaje żółtą kartkę chwilę później. Żółta kartka dla Reja, ale dużo żółtych kartek zbieram. Mam nadzieję, że nie będzie z tego żadnego zawieszenia. Koniec pierwszej połowy. I co druga przyniesie? Tak, wyższe prowadzenie by się przydało, bo to 1-0 takie niepewne. W każdej chwili można stracić. 20 minut do końca. 15, 10, 5 i koniec. Udało się wygrać. Wygrywamy 1-0. Jest zwycięstwo w tym odcinku. Jest do przodu. A teraz mecz z Wolves, z zespołem z wyższej ligi, dlatego chyba to sobie już zagramy. Dobry sprawdzian to będzie dla nas. Raport zwiadowczy mamy jeszcze. A to jest raport. Są juniorzy? To są juniorzy, nie? Tak, to są juniorzy. To przejrzyjmy ich sobie tutaj. Ale to nie są jacyś. Gdzie był ich potencjał? Gdzie był ich potencjał? To jest ten ich potencjał? A, potencjał tu jest napisany, dobra. Ten ma wysoki potencjał. Podpiszmy kontrakt z nim. I tak w sumie chyba tyle. Resztę na razie przetrzymamy. Zobaczymy, może ich potencjał się jeszcze zmieni albo coś. Dobra, także to by było na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Zapraszam jutro na karierę zawodnika. Zapraszam na streamy, które, jeśli problemy z internetem nie wrócą od jutra, znowu powinny być. Link do Twitcha w opisie. Zostawcie follow i w ogóle. Pozdrawiam. Cześć.